I tak będzie to zaprotokołowane. Dziękuję bardzo. Kto jest za, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2024 rok. Bardzo proszę, pan naczelnik. Szanowni Państwo, uchwała Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2024 rok. Zwiększy się plan dochodów budżetu miasta Pruszkowa o łączną kwotę 353 712 zł 44 grosze, tym samym ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Pruszkowa w wysokości 489 231 618 zł i 55 grosze. Zwiększa się również plan wydatków budżetu miasta Pruszkowa o łączną kwotę 353 712 zł 44 grosze. I tym samym ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Pruszkowa w wysokości 501 578 886 zł 74 grosze. Wszystkie zmiany zaproponowane przez nas są związane z wnioskami, jakie zostały złożone przez wydziały, gdzie został podany dział, rozdział, paragraf, kwota oraz uzasadnienia do zmian. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Dziękuję. Komisja Skarbu Budżetu i Finansów nie zaopiniowała projektu uchwały. Dwa głosy za, dwa przeciw, dwa wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej, Pan Komisja Negatywnie nie zaopiniowała projektu uchwały. Dziękuję. Komisja Rozwoju Funduszy Integracji Europejskiej, Pan Wojciński. I Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Karol Pyszyński. Nie podjęto rozstrzygnięcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan naczelnik Łukasz Stępień. Szanowni Państwo, akcjonuję w przypadku uchwały zmieniającej WPF, chcielibyśmy wprowadzić autopoprawkę o wyprowadzaniu kwoty 6 685 811 zł 47 groszy w roku 2024 na wyrównanie udziału Centrum Kultury i Sportu i pozostawienie tej kwoty w pasywizacji obecnej, czyli w zadania nabycie udziału w MZO. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały? Nie widzę, że bardzo proszę pan przewodniczący Karol Pewicz. Chciałbym wrócić, panie przewodniczący, do kwestii wątpliwości, które mieli na ostatniej sesji koledzy radni, jeżeli chodzi o decyzję Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy. Na pewno Państwo zauważyliście, że Kolegium uchyliło zgodnie z wnioskiem urzędu uchwałę o wydatkach niepowracających z rokiem 2023. Stąd była moja prośba na ostatniej sesji, żebyśmy je po prostu wyjęli. To się spotkało z Państwa niezrozumieniem. Natomiast mam nadzieję, że teraz jakby intencja i kwestie dotyczące porządku pewnego, jeżeli chodzi o kwestię podjęcia tych niewydatków, są dla Państwa jasne. Jedyne, co niepokoi, chociaż to jest kwestia zapisu samego, jakby w treści tej uchwały, to regionalna, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że dokonując zmiany, podejmując tą uchwałę w sposób błędny, ponieważ była błędnie ta uchwała przygotowana przez prezydenta, niestety jest okazana w sposób istotny, naruszyła przepisy artykułu 263 ustęp 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych. Z tego względu, panie prezydencie, moje prośby do pana, zostały nam dwie sesje do dołożenia naprawdę wszelkich starań do tego, błędy finansowe, jak tutaj te, które Wysoka Rada po raz kolejny przygotowana przez pana błędnie dokumenty finansowe musi naprawiać w ten czy w inny sposób, więc jeżeli mamy
podwórkach miły jednak z większą atencją przykładać uwagę do tego, aby przygotowywać w sposób właściwy te dokumenty, to będziemy niezmiernie wdzięczni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A głosem pan prezydent. Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, zgodzę się z jedną rzeczą, że to jest rzeczywiście błąd został popełniony. Ja myślę, że mieliśmy dużo, dużo więcej czasu, jakby uchwała o niewygasach została przyjęta w terminie, w którym wniosłem ją do Wysokiej Rady, a nie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 28 albo 29 grudnia. W związku z powyższym ten czas byłby trochę dłuższy i myślę, że nie bylibyśmy w tym momencie w takiej sytuacji. No ale to już jest historia. Mam nadzieję, że ten błąd się naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyrażam tutaj swoją opinię, tak jak Rio powiedziała, że to jest błąd Rady Miasta. Panie Prezydencie, my pracujemy na dokumentach, na danych, które przedstawia nam Pan Prezydent. My tego nie tworzymy. My owszem, zapoznajemy się przed sesją, ale nie posiadamy aż tak dokładnej wiedzy, jak Pan Prezydent, pracując nad budżetem z Wydziałem Finansowym i Panią Skarbnik na bieżąco. Także i to nie jest kwestia czasu, czy my podejmiemy tydzień czy dwa dni później, tylko jest kwestia przygotowanych materiałów. A mówimy o tym od początku kadencji, że mamy problem, dlaczego jest tyle wątpliwości, tyle pytań, ponieważ jest to związane z jakością materiałów przedstawianych radnym do procedowania. Dziękuję. Pan Przewodniczący Bąk, proszę. Dziękuję bardzo. Ja wrócę do wypowiedzi Pana Prezydenta, ponieważ to ja byłem autorem wniosku, który w dniu 21 grudnia prosił Wysoką Radę o zdjęcie z